Proszę. Endecja, proszę. Michał Barnaś, Endecja. Nic nie słyszę, żeby tam coś po prostu pikało. Wtedy przerwę wypowiedź. Panie pośle, ja chcę wrócić do tych spekulacji wywołanych tam przez Pawła Kukiza tą wypowiedzią o ewentualnym odejściu i zapytać, czy gdyby taki czarny scenariusz dla Kukiz 15 się wydarzył, to czy widzi pan dla siebie jako polityka jakąś inną drogę, jakąś ewentualność? Czy ewentualnie może jest ktoś w klubie Kukiz 15, kogo by pan poseł wytypował jako pewnego następcę Pawła Kukiza, aby na resztkach tego klubu coś odbudować nowego? Klub Kukiz 15 nie jest monarchią, żeby typować następcę. Następcę w miejsce Pawła Kukiza, to jest po pierwsze. Po drugie, proszę pana, ktoś powiedział już w ten sposób, że pogłoski o mojej śmierci są cokolwiek przesadzone. O tym, że Kukiz ma się rozpaść i przestać istnieć, mówi się od momentu, kiedy w ogóle zafunkcjonował ruch Kukiza na arenie, można powiedzieć, ogólnopolskiej. Jesteśmy i sądzę, że z pożytkiem zarówno dla Polaków, jak i dla państwa polskiego będziemy trwali. Wierzę w to, że Paweł Kukiz nie zrezygnuje, ponieważ naprawdę zakładamy, że po kolejnych wyborach będziemy tym naprawdę tak zwanym języczkiem uwagi i zdecydujemy o tym, jak będzie wyglądała przyszłość Polski. Dla nas to są priorytety, o których już zaczęliśmy mówić, ale być może jeszcze o tym powiemy. Dobrze, panie pośle, ale załóżmy właśnie, że Paweł Kukiz realizuje swoją zapowiedź, czyli mamy dużą partię, która ma pełnię władzy. Nie jesteśmy partią, proszę. Ale mówię, że wygrywa partia, która ma większość parlamentarną. No i wówczas Paweł Kukiz, zgodnie z tym, co zapowiedział, rezygnuje. Czy uważa pan poseł, że wtedy, gdy Paweł Kukiz odchodzi, klub Kukiz 15, który, załóżmy, że on nie jest jakimś tam despotą, ale jednak ten klub nosi jego nazwisko. Może dalej odnosić sukcesy bez Pawła Kukiza? Myślę, że tak, proszę pana, bo Paweł Kukiz był takim dobrym zaczynem. To nie jest jakaś apologetyka. Ja podchodzę do rzeczywistości bardzo racjonalnie. Bardzo tak rozsądnie i uważam, że bez Pawła Kukiza polska scena polityczna może funkcjonować. Niemniej jednak jest on naprawdę wartością dodaną na tej scenie politycznej bardziej niż jakikolwiek inny polityk, bo on pokazał Polakom, że mogą być podmiotem, a nie przedmiotem.